ale zmierza do końca. Miłość jednak nie zna końca, zna tylko pełnię, a pełnia jest w Bogu. Niektórzy mówią, że bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę mieć nadzieję, w mroku kryjówkę sobie ubić, o blasku słońca mówić dnieje, o blasku księżyca nic nie mówić. Ale później ci sami ludzie, patrząc na dramat człowieka, mówią, jakiej miłości brakło im, iż są jak drzewo powalone. I musieli śpiewać, nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle jest jęków katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Te słowa rozbrzmiewały w obozie koncentracyjnym, tam, gdzie chciano zabić miłość, wymazać imię Boga w sercach ludzkich. Nie udało się to dlatego, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie stoczy w Bogu. Nasza młodzież oazowa raz jeszcze przypomni, że bez tej miłości nie można żyć, bo człowiek ani nie wie, skąd przybywa, ani dokąd podąża. Kiedy święty Franciszek na ulicach Asyżu spotkał człowieka biednego, on wyciągał dłoń do świętego Franciszka. Święty Franciszek chciał ofiarować mu pieniądze, ale on mówi, nie chcę pieniędzy. Pragnę miłości dla niekochanych i pokoju dla niespokojnych. Dlatego, drodzy bracia i siostry, każda jacełka, każda kolęda jest przypomnieniem o tej wielkiej miłości, która przyszła do swoich, a swoi nie przyjęli. Ale ci, którzy ją przyjęli, otrzymali od niej moc, aby stać się dziećmi Boga. Dlatego raz jeszcze powtarzają słowa papieża, trzeba tu przypomnieć, że każdy z nas powinien tak żyć i tak postępować, żeby nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, żeby nikt nie czuł się osamotniony, pozostawiony bez opieki. Niech te kolędy, niech ten powiew ducha młodości przypomni raz jeszcze, że Bóg kocha każdego z nas i pragnie z nami przebywać na co dzień.